Kto to? Co się stało? Konie? W domu? Zapytał, zrywając się osadnik. To my, Winnetou i Old Shatterhand. Uspokoiłem go, gdyż nie mógł nas poznać w ciemności. Wy? Jakżeście weszli? Drzwiami. Do stu piorunów zapewne źle popchnąłem zasuwę, kiedyście wychodzili. Ale dlaczego wprowadziliście konie do domu? Ponieważ ukradziono by je nam, odpowiedziałem. Kto miałby je ukraść? Siuxowie Okananda, którzy właśnie czołgają się ku domowi, by na was napaść. Można sobie wyobrazić, jakie zaniepokojenie wywołały te słowa. Rawlins udawał, że jest równie przerażony jak inni. Winnetou nakazał spokój. Bądźcie cicho. Krzykiem nie zwycięża się nieprzyjaciół. Musimy się czym prędzej zastanowić nad tym, w jaki sposób odeprzeć Okanandów. Nad tym nie trzeba się naradzać, odrzekł Corner. Rozpoznamy ich, bo księżyc świeci dość jasno i wymieciemy kulami jednego po drugim, w miarę jak będą nadchodzić. Tego nie uczynimy, odpowiedział Apacz. Czemu nie? Ponieważ krew ludzką przelewa się dopiero wtedy, kiedy tego nie można uniknąć w żaden inny sposób.